w tym aż 13 zaprzęgów w dużych koniach, 3 w kucach. I już witamy zaprzęgi. Państwa proszę o brawa na powitanie. Położący będą wraz z luzakami zmagać się tutaj z zaproponowanym torem w świeciu nad Osą. I jeszcze raz gromkie brawa, proszę powitać zaprzęgi. Piękne konie przed Państwem prezentowane przez powożących ich luzaków. Proszę zwrócić uwagę, to nie lada wyzwanie, tak przygotować zaprzęgi, żeby były i koniki, i bryczki czyściutkie, zadbane. A ja poproszę o wyjście też na tor przeszkód osoby oficjalne. Zapraszamy do nas. Luza się boi. Trzymaj. I witam serdecznie pana wójta gminy Świeciu nad Osą, pana Ireneusza Stefana Maja, który otworzy dzisiejszą imprezę. Drodzy powożący, zaproszeni goście, droga społeczności gminy, powiatu i województwa. Spotykamy się tu dziś na przepięknych świeckich błoniach, by obchodzić 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 358. rocznicę ustanowienia Marii Królową Polski. Święto 3 maja jest jednocześnie świętem kościelnym i świętem narodowym. Wzywa wszystkich architektów życia społecznego do nieizolowania człowieka od Boga i spraw ludzkich od Bożych. Konstytucja 3 maja była krokiem milowym w porządkowaniu spraw upadającej Rzeczypospolitej. Była wielkim osiągnięciem i ukoronowaniem pracy Sejmu Czteroletniego. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu są dla nas wszystkich najwyższym nakazem. Nie zapominajmy również o słowach naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, który mówił do nas: jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że wolność nam nie tylko jest dana, ale i zadana. Jak wiemy z historii, zmiany wprowadzone przez Konstytucję 3 maja nie uchroniły państwa polskiego przed upadkiem, ale stały się myślą przewodnią walki o niepodległość. Stały się ostatnią wolą i testamentem upadającej ojczyzny. Na tegoroczne obchody nakładają się dwa wielkie wydarzenia. Kanonizacja Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, oraz 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, której to rocznicę obchodzimy 1 maja. Wejścia, które odmieniło wygląd naszych miast i wsi w sposób pozytywny. Społeczność gminy Świecie nad Osą świętuje rocznicę już po raz 19. Konkursem powożenia zaprzęgami parokonnymi w rodzinnej, piknikowej atmosferze. Chciałbym podziękować wszystkim gościom, którzy przyłączyli się do naszej społeczności w obchodach rocznicy Konstytucji 3 maja. Życzę powożącym sportowej rywalizacji, szanownemu jury spokojnej pracy,
a wam tu obecnym miłych wrażeń i wypoczynku na przepięknej świeckiej ziemi. 19. turniej powożenia za przęgami parokonnymi uważam za otwarty. Miejmy nadzieję, że publiczność będzie również żywa w trakcie przyjazdów, jak i po. A teraz, proszę państwa, krótkie losowanie, które odbywa się komputerowo. Przęgi z kucykami, obydwa nawroty, po czym dwa nawroty dużych koni. Tak jak wcześniej powiedziałem, kucyki mają skróconą trasę przebiegu do przeszkody numer 15 włącznie, oprócz przeszkody wodnej oczywiście. Natomiast duże konie jadą aż 24 przeszkody. Numer 1 wylosował zaprzęg pana Piotra Wojtkowskiego. Proszę mi się pokazać. Brawa, proszę państwa. Pierwszy ma zawsze najtrudniej. Aczkolwiek jak wysoko postawi poprzeczkę, wtedy reszta będzie miała nie lada problem. Pan Wojtek Soborowski. Sobolski, przepraszam. Gdzie jest? O. Znany wszystkim zawodnik. Życzymy panu Wojtkowi powodzenia. Zaprzęg numer 3. Pan Jan Sternicki. Witamy panie Janie. Może parę słów do publiczności? Dziękuję wszystkim za przywitanie i proszę o doping. Brawa! Zaprzęg numer 4. Lisiewski Edward. Witamy. Para siwych koni. I życzymy również powodzenia. Brawa dla pana. Pan Grzela Jerzy. Zaprzęg numer 5. Pan Stanisław Janik. Zaprzęg numer 6. Również siwa para. Jako siódma, jako siódmy zaprzęg wystartuje pan Pilkiewicz Kazimierz. Zaprzęg numer 8. Pan Dzikowski Krzysztof. Mamy pana Krzysztofa? A, jeszcze ubiera konie, spóźniarski niestety, ale jednak prosimy brawa dla pana, zdopingować go. Pan Paszyński Rafał, zaprzęg numer 9. Jako 10. zaprzęg wystartuje pani Katarzyna Lazarewicz. Nie widzę, proszę się pokazać. I też pani Katarzyna się spóźniła. I pan Adam Benedykciński. Andrzej, przepraszam. Witamy panie Andrzeju. Pan Andrzej przyjechał do nas z Wrocławka.
też wszystkim znany, pobożący. I jeszcze dwa zaprzęgi w dużych koniach. Zaprzęg numer 12 to pan Jacek Soborski. A już widzimy. Jak zwykle bardzo elegancki. Dziękujemy. I numer 13. I pan Paweł Gorczyca. Dziękuję bardzo. I jeszcze zostały nam kucyki. Żeby dodać im trochę otuchy. Super publiczność, proszę państwa, rzadko się zdarza, żeby tak ożywiona była. Zupełnie inaczej będzie się jeździć po wożącym przy tak wspaniałej publiczności.